Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Ja jestem John Rodowicz, a to jest kolejny najwątpliwszy odcinek z symulatora SimRail. Dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Grodzisk Mazowiecki. Tak, drodzy państwo, stacja Grodzisk Mazowiecki. Wysyłamy nasz pierwszy pociąg i pozwólmy na to, żeby coś tutaj nam się ładnie działo. Dobrze, z Żyrardowa jadą do nas dużo pociągów. 13.143. Napiszemy panu, że przyjęliśmy. Czemu jak tak szybciej ruszam kamerą, to OBS ma jakieś ścinki. U mnie nie ma, a na OBS-ie sam. Już muszę płynnie ruszać kamerą. Że będzie lepiej. Może 91.40 Pendolino, tak? No, być mógł to już podać, wiesz pan? Dobra, podaje się. Super. Dziewięćdziesiąt jeden czterdzieści, przelot przez Grodzisk Mazowiecki podany. Dziewięć jeden dziewięć osiem sześć przyjechał. I dajemy mu już przebieg ładnie pociągowy. Sugestia: ustaw bitrate na 6800. YouTube to jednak jest dobry. Dziewiętnaście, trzy, osiem, pięć, jedzie i on do Żyrardowa, a 13.143 ma u nas PH. 6 minut aż. No cóż. TME ma jechać po jedynce. Zanim jest do Pruszkowa po jedynce, 91.40, ale to teraz jedzie. Dajmy odjechał. 919386. Też od nas odjechał. Na razie nikogo na transmisji na żywo nie widzę. Ona, ale jest wtorek. Może i dlatego.
Dobrze, rzeczywiście, towar możemy wysłać. Właśnie. Osiem pięć przyjechał, tylko ja trochę to nie za późno to zobaczyłem i już tutaj towara zapuściłem. No cóż, drodzy Państwo, zdarza się. Wiem, mi jeszcze czasami przecina myszkę. Dobrze, przyjechał 91385. Na razie możemy mu tutaj podać. I zatwierdzić godzinę odjazdu i 13.143. Stwierdzimy. I wprowadzimy prognozę. Żeby nam się ładnie wyświetlało. Dziewięć jeden dziewięć osiem osiem. Też regionalny. I wypuszczamy 19.385. No co jest? Okay. 13. Próba radia. 13.143, słuchaj dobrze. Super, dziękuję, Grodzisk. Dobrze, i 16.43 będzie miał przelot. Dobrze. Dziewięć jeden dziewięć osiem osiem, ładnie tutaj widzę z Żyra Rdowa nam odjechał. Czekamy. Przejedzie Pendolino i od razu dajemy 13.143 wyjazd, gdy tylko będzie to możliwe. No ja czekam na Państwa komentarze na transmisji.
Właśnie tego, co się ewentualnie dzieje. Jeśli ktoś by czegoś nie wiedział, transmisja na żywo jest to idealny moment, by można było o coś dopytać. Widzę 16:43 jest już pod wjazdem. Przejeżdża, więc zatwierdzamy godzinę przejazdu. Zgłaszamy do korytowa. 16:43 sobie przejeżdża. Pruszkowa odjechał 132.045 po torze pierwszym. 19.987 też fajnie. Na 13:143 ma już planowy odjazd, ale no jeszcze chwilkę. Nie nadasz, nie? Też tak myślałem. Brawo, przestawiliśmy mu to już ręcznie te rozjazdy. Chodzisk Pendolino zwolni odstęp. Dokładnie, dokładnie tak zrobimy. Dzięki, Piłan. Na minutkę opóźnienia. Nie trąbi, ja się z peronu wyjeżdżam. Ale dobra. Niech mu już będzie. To 32.045 do Korytowa. Sześćdziesiąt jeden trzydzieści sześć odjechał. Dwadzieścia minut opóźnienia. Temu możemy już podać wjazd.
13.143 sobie ładnie wyjedzie. Czego mi nie zatwierdziłeś godziny odjazdu? Teraz jest zawsze. Okej. Okay. Mi się wdusił. I na 61.36 robimy sobie ładnie przelocik. Dziewiętnaście, dziewięć, osiem, siedem. Też już możemy zrobić wjazd. No i towarek też się miał przelocić. Dobrze. Dwieści jeden, 134 EC. Miał mieć minutkę postoju technicznego. Ale to nie będzie go miał. To widzę. Zatwierdzamy 61.36. Hej. Widzimy, przejeżdża ładnie. To możemy sobie chyba przyciemnione tutaj światełko włączyć. Właśnie. Będzie lepiej widać przez okno, co się dzieje. 42.033 odjechało. Dziewięć, jeden, dziewięć, osiem, osiem. Zatwierdzamy mu przyjazd. Te opóźnione 4.1.134, tak jak mówiłem. Nie miał przelocik.
5, 1, 3, 8, 8. Relia. Dziewięć, jeden, dziewięć, osiem, osiem. Odjechał. Piętnaście, dziewięć, osiem, siedem przyjechał. I dziewiętnaście, dziewięć, osiem, siedem odjeżdża. Okej. On niby ma postój techniczny u mnie. Nie, no dobra, niech będzie. Czterdzieści jeden, 134 zatwierdzamy mu przelocik.